Odnoszę takie wrażenie, że nasz kołowrotek chcecie sprawdzić. Mhm. Za każdym razem masz coraz trudniejsze wyzwanie. No, Adele. Adele, to wiemy. Którą piosenkę zaśpiewasz? Skyfall, więc mam nadzieję, że nie spadnę z wysokiego nieba prosto na twarz. No tak, upadek z nieba, Skyfall. To jest taka piosenka, na której, jak sama zresztą wspomniałaś przed chwilą, wielu świetnych wokalistów połamało sobie zęby, nie wymieniając nazwiska. Porwały sobie struny. Na czym polega trudność tego utworu? Ona jest bardzo charakterystyczna, bardzo. Że słyszysz trzy dźwięki zaśpiewane i już wiesz, że to jest Adele. No a poza tym dziewczyna biała. A śpiewa Murzynka. Tak, tak. Ale ja mam wrażenie, że usłyszysz trzy dźwięki zaśpiewane i wiesz, że to jest Cerekwicka. Mówisz? Mówię. Dzięki. Chociaż dzisiaj akurat musi być dokładnie odwrotnie, czyli usłyszysz trzy dźwięki, śpiewa Cerekwicka, a ma być Adele. Żeby to osiągnąć, trzeba było naprawdę dużo potu wylać na treningach. To jest numer killer. Pierwszy dźwięk to jest taki, że nawet Adele się wystraszyła. This is the end. A jesteś w stanie do tego dać trochę powietrza? Generalnie połowa jej ruchów jest nie na temat i trochę bez sensu. Mm-hmm. Bo... A może zatańczę, a może a ręka, tak, a skupienie? Tak, szukać. Raz, to. Dwa, trzy. This is the end. A wow, łaskoczy mnie. Ale to jest dobry znak. Znaczy idzie przez docha. No. Łaskoczy mnie, podniebienie. Założę się, że ona sama o tym nie wie. Nóżki są rytmiczne. Rączki idą sobie same. Sobie. Te początki możesz przesadzać z tym wyciąganiem tego. Skyfall. Tak, ona to robi bardzo świadomie. Skyfall. I uwaga, wchodzi rytm. When the sky falls, when it crumbles, we will see. Odważniej, Kaśka, masz taki głos przecież. Tak, lekko płasko. Można? Ten jej ruch sceniczny no nie jest jakąś mega ekspresją. No nie. Co tam będziesz robiła? Będę się tak bujać jak... Tak gibać. Jak te takie babuszki, takie wiesz co matrioszki. Się... Matrioszki. Tak się będę troszkę... Ale czasem jakiś tam ruch następuje. Nie, ona jest z kolei... Ostatnio Maraja było to, wiesz, i paluszki, a tu jest nawigacja. A, że jesteś tym gościem na lotniskowcu, który tu pokazuje, jest, jak tak, mają lądować. Ona nawiguje, bardzo blisko trzyma twarz, a ma złączoną dłoń, to zdążyłam. Paluszki czasem, jest przy twarzy i ona, w ogóle mimika tutaj, nic się nie dzieje, są tylko usta i jest właśnie Skyfall. Kasia, trochę na ścięcie widzę, że idziesz. Nie jest tak źle? Nie, tanecznym krokiem. Mariah Carey ci się poddała, to Adele też ci się podda. Idę. Idź. Na rzeź. Ha, tam na rzeź. Na scenę, tędy, prosto. Katarzyna Cerekwicka, trochę na rzeź, a trochę, żeby nam pokazać swoją klasę jako Adele. No Kasia. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Drowned and drowned this moment, so overdue I owe them.
proszę Państwa, Katarzynie Serechwickiej towarzyszył sekstet smyczkowy Detonacja. Kasia, każdy twój występ udowadnia, że jesteś wielką artystką i takie momenty jak właśnie ten, który przeżyliśmy przed chwilą, też skłania do tego, że ja zapominam o tym, że to jest program rozrywkowy. Bardzo piękny koncert. I DJ. Przede wszystkim zapięknaś na Adel. No błagam cię. Żarty żartami, było cudownie, podobało mi się i nawet zamykałem oczy, żeby popłynąć sobie w tą kompozycję. I jeszcze jedna rzecz, która jest warta zwrócenia uwagi, że każda kompozycja z Jamesa Bonda jest tak charakterystyczna, że po pierwszym takcie wiadomo, że to jest James Bond i to jest niesamowite od ponad 30 lat. I świetna detonacja, jakkolwiek by tego nie zrozumiał. Tak. Bardzo proszę, Kasiu. A delicious to było po prostu, czyli wspaniałe, wyśmienite, przepyszne. Bardzo konsekwentnie przez całą piosenkę prowadziłaś barwę głosu Adele. Sparafrazować mogę tylko tytuł twojej piosenki. Na kolana, Kasia, rzucasz. I Paweł. Ciężko z taką pupą, powiem wam, naprawdę. Jest wielu mężczyzn, którzy sobie radzą z takimi pupami. Oczywiście. Ale, no i Paweł. Mi po prostu się zrobiła dziura w głowie. Jak cię zobaczyłem, usłyszałem, bo tak to było przejmujące. To się tak rzadko spotyka. Dzisiaj u nas jest to takie niemodne, żeby być tak dojrzałym i z tak dramatycznym tekstem, który opowiada, to tam filologicznie to niby niebo runie, a to po polsku jest o pękniętym świecie, pękniętym sercu, jakby to tak. I ta twoja interpretacja, tak piękna, dziękuję, tak urokliwa, tak męska i tak damska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie, Kasia Serechwicka, dla przyjaźni Cera.